Radomska Piotrówka, znowu jesteśmy po stronie zachodniej, wzdłuż bulwarów, ja to roboczo nazywam bulwarem Odrzańskim, jest przedłużenie ulicy Odrzańskiej po prostu. Jesteśmy na tym terenie, gdzie były prowadzone prace w ramach projektu LIFE. Tam z tyłu za nami, zresztą widać fragmenty dołów, znaczy niecech chłonnych, które znajdują się na tym terenie, które mają zatrzymywać część wody. Ten teren, jak widać, w części jest zagospodarowany, a w części po stronie wschodniej jest częścią dzikim. Jest częścią dziką, nie wiem czy dokładnie widać. To akcentują zresztą śpiewające w tej chwili słowiki, dwa słowiki szare. Odzywa się też strumieniówka. Oto takie akcenty dzikiej przyrody w środku miasta. I najważniejsze, żeby podzielić się tą Piotrówką. Wydaje mi się, że w tej chwili wyklarował się taki podział, czyli brzeg zachodni, który mógłby być częścią rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta, i część wschodnia, która powinna być bezwzględnie chroniona. Mam nadzieję, że znajdzie to akceptację mieszkańców Radomia, tym bardziej, że badania, które zostały tu przeprowadzone 7 lat temu, właśnie zakładały utworzenie po tamtej stronie użytku ekologicznego mokradło. To mokradło jest dosyć cenne, do tej pory występują, mimo że flora jest tutaj i fauna troszkę zubożona, bo przez lata była odizolowana od dzikiej przyrody dookoła, ją otaczającej. Niemniej nadal jest dosyć cenna. Przyrodniczo cały czas mamy ruch turystyczny. Aczkolwiek nie jestem zbyt zadowolony z tych rowerów, które tutaj wjeżdżają, bo czasami wchodzą tutaj też ludzie, którzy są mniej sprawni niż ja i mogą nie odskoczyć. A już widziałem jedną taką sytuację. Dobrze.